Siemano ludziska, witam was w Pug Openingu, gdzie w paczkach do trafienia oprócz drużyny tygodnia Team of the Season zawodnicy, którzy spisywali się bardzo dobrze w czasie sezonu, ale nie zostali wyróżnieni w drużynie tygodnia. Między innymi Wayne, Rooney, Jackson, Martinez, Gary Cahill, De Gea i tak dalej, i tak dalej. Czy uda nam się kogoś dobrego trafić? Nie mam zielonego pojęcia, ale liczę na to, że tak. Dużo promocji na paczki, ale my będziemy otwierać te zwykłe, aby było ich jak najwięcej. No i mam cichą nadzieję, że w którejś z nich uda mi się trafić zawodnika, chociażby wartego więcej niż tyle, ile wydam, czyli więcej niż 30-40 tysięcy. A więc zaczynamy, paczka numer 1. Jestem gotowy i liczę na to, że trafimy kogoś dobrego. Nigdy jeszcze nie trafiłem zawodnika w formie i chyba się zanosi na to, że nie trafię. Pierwsza paczka tragiczna, na pewno się nie zwróci. To jest już pewne na 100%. Och, masakra, nie mamy szczęścia. Chyba ono zakończyło się na trafieniu Uzila. No ale dobra, to co możemy wysyłamy na listę transferową, a resztę postaramy się oczywiście zachować w naszym klubie. Okej, zabieramy się za otworzenie kolejnej paczki. Jest również promocja na srebrne, jak i brązowe. No i wydaje mi się, że grzechem byłoby po prostu nie spróbować, tak więc otwieramy dużą paczkę srebrną i liczymy na to, że będzie tam Teodorczyk. Ale nie ma go, jest za to Neil, który wydaje się być całkiem spoko piłkarzem, tylko że jest co jest, jest po prostu z chyba niezbyt dobrej ligi, z tego co mi się wydaje, jest to chyba liga argentyńska, no i właśnie, przez to ten zawodnik może nie być warty tyle, ile wart powinien być. Co mamy? Mamy również obrońcę z ligi brazylijskiej, a reszta, o bądź co bądź, przydałoby się ją po prostu wystawić na listę transferową, póki mamy jeszcze na niej miejsce. No ale z paczki nie mogę być ponownie zadowolony. No to, co w niej znalazłem, no niestety jest słabe. Okej, z racji tego, że z pierwszych paczek w ogóle nie jestem zadowolony, ryzykuję, otwierając po prostu jedną złotą, dużą paczkę za 15 tysięcy. Jedna karta więcej, jeśli chodzi o rzadkie, jeżeli bym otwierał dwie zwykłe za 7,5 tysiąca. No i co w niej? Mamy Stocha, mamy Mousesa, mamy Montoye, jednym słowem niewiele. Na pewno ta paczka się nie zwróci, tym bardziej, że teraz, kiedy pojawiają się tocy, ceny piłkarzy również pójdą znacząco w dół, a to oznacza tylko jedno, mniej po prostu się zarobi, mniej się zwróci z paczek. To co możemy, jak zawsze, wysyłamy do klubu, a następnie no po prostu cieszymy się tylko z tego, że mamy kontrakty, nie musimy ich zakupywać, także wysyłam wszystko do klubu, a my widzimy się za moment. Okej, jeśli chodzi o nasze karty, zostały rozesłane do klubu oraz na listę transferową, nadal mało szczęścia, także na przemian próbujemy tym razem srebrnej paczki. Cóż, być może w niej pojawi się zawodnik, o którym marzymy, na którego czekamy. Jeśli nie, no to jest to na pewno już ostatnia srebrna paczka. Szkoda mi wydawać pieniędzy na te paczki. No i cóż, cóż to będzie? Mamy Coinsy, mamy również Overtuma, który jest z ligi holenderskiej, z tego co pamiętam. Także być może coś z tego piłkarza wyciągniemy, ale wątpię w to szczerze. Mamy również Rabello, chyba Liga BBVA. Jest to zawodnik w bardzo dobrej formacji, także może będą z niego ludzie. Dodatkowo mamy 500 aż monet. No jestem szczęśliwy, że ho. Reszta zawodników raczej nie sprzeda się za więcej niż 200 końców. W tym momencie karty, które zawalą mi cały klub, w ogóle już miejsca nie mam w klubie na te karty. Kazaliście mi zmienić herb oraz strój. No zobaczymy, być może coś z tego zostanie przeze mnie wybrane, aczkolwiek nie ma tutaj jakichś zbyt super pięknych
herbów, jak i stroi. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy pack opening, który był bardzo słaby. Jeżeli chcecie mi poprawić humor, zostawcie łapkę w górę. Będę wiedział, aby zrobić kolejne już wkrótce. Oczywiście FIFA World. Do usłyszenia. Cześć!